Nagrywaj się. O, co jest? Bieg ci brawo za ten manewr, co tam zrobił. Znaczy w ogóle to... Synko. Także dzień dobry się z Państwem po raz kolejny. Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Jedziemy, nagrywamy. Jedziemy. W tym odcinku będziemy oznajmiać Wam rzeczy nieoznajmione, na przykład takie, że jedziemy. Jedziemy sobie, słuchajcie, będziemy mieli takie o prawie, że... Nawet już nie prawie, że miasto nocą, tylko takie tak miasto nocą. Prawie, że... Takie legalne miasto nocą. Tylko, że teraz nie pokażemy Wam, gdzie jest miasto, bo tak kamerka zostaje tym razem eksperymentalnie. W ogóle miasto jest za Wami. Też. Nocą będzie za niedługo. Za chwilę. Zresztą ten. Także zapraszamy Was na taki mały specjalik związany z tym, że jedziemy odebrać taki gadżet, który będzie u mnie się znajdować i którym będę się bawić i w ogóle. Także zainteresowanych serdecznie zapraszam. My. Dobra, jedziemy po drukarkę 3D. Do Artura. Nie wiem, czy kojarzycie Artura, ale Artur zajmuje się może nie tylko drukarkami, ale obecnie chyba głównie drukarkami, bo cały czas dostaje jakieś na testy. Jest taki gościu, którego ten gościu patrzył, jak sobie stuningować Anetkę. Tak. Trafiłem na gościa całkiem przypadkiem i dzięki niemu, no wpadłem na jakiś tam jego film o tuningu właśnie Anetki A6. A6. I tak już zostałem. No, i tak już został. Także ogólnie polecam kanał. Myślę, że również polecam. Też poleca kanał. Wrzucę Wam odnośnik u góry. To sobie tam pewnie zaraz Wam wyskoczy. A motyw jest o tyle śmieszny, że kiedyś byłem tam na takim zgromadzeniu, powiedzmy, YouTube'kowym i podszedł do mnie Artur i Koda, a tu siema, kurde, oglądam Twoje filmy i tak dalej. No i miałem taki mindfuck, bo tak głos kojarzyłem, nie wiedziałem skąd. No i tam żeśmy sobie pogadali, pogaworzyli. Okazało się, że to... Ty też oglądasz jego filmy? Tak. YouTube mówię, jest mały! Ja to jakieś tam takie silniki, jakieś tam mechaniki, trochę drukarek. Drukarek? A to nie twój poradnik był, jak się tuninguje Anetkę? No tak, mój. Aha, to ja oglądam twój kanał. A. No, także świat jest mały, nie? No i tak sobie pogadaliśmy, bo tam parę osobom wspominałem, jak był ktoś na live, to wie, że troszeczkę przez tego tutaj oto człowieczka wkręciłem się... It was my fault, it was already broken. Wkręciłem się troszeczkę w te 3D, spodobało mi się i stwierdziłem, że fajnie byłoby mieć swoje, coś tam czasami kiedyś coś zrobić. No i tak sobie myślałem, szukałem, chodziłem i nagle wpadłem na Artura i się okazuje, że już sprawa się rozwiązała. Nie dość, że mi chłopaczy na fajnie doradził, co będzie potrzebne, bo chciałem na początku kupić sobie CR10, taką dużą SK, tylko że no, okazało się bardzo szybko, że chyba jednak nie potrzebuję tak dużej drukarki i okazało się szybko, że drukarki z tańsze mają lepszą jakość i właśnie dlatego wpadnie w moje łapki Enderek i Artur mi go ją, bo to ona jest, to ta drukarka. Trzeba szanować. I mi ją tak zajebiście stuningował. W ogóle wrzucę Wam link do tego filmu. Będziecie mogli sobie zobaczyć, co tam się działo. Tam w ogóle cała płyta główna poszła nowa, sterowniki poszły nowe, jakieś coś tam. Dużo rzeczy, o których jeszcze nawet nie wiem, o co chodzi, ale zrobił. I co? I jedziemy sobie właśnie ją odebrać. Bardzo ładnie. Dziękuję. Dziwny ten temp ma tu Ciebie. Bardzo agresywny. A bo mnie się pomyliło tu. Tak mi się wydaje właśnie. No, także co, jedziemy sobie odebrać drukareczkę dla mnie. Będziemy Wam prawdopodobnie jakieś śmieszne rzeczy drukować. Czy na live, na jakieś tam giveaway'e, na karmę wraca i na takie dziwne rzeczy. I pewnie na drugim kanale też dużo zobaczycie, jeśli chodzi o takie wydruczki, bo tam będę wrzucać jakieś moje dzieci z drukarki. Dzieci swoje będziesz wrzucał? Że tak to nazwę. No. Nie to, że to będą, wiecie. Może lepiej nazwać to produktem. Produkty będę wrzucać na Koda Zone, także jeżeli ktoś będzie chciał zobaczyć, jak ta drukareczka sobie później radzi i tak dalej, to zapraszam na Koda Zone, na ten mój drugi kanał, tam będę wrzucać. Tu będą już tylko motocykle.
Tak. I samochody. I samochody. Ale częściej motocykl. A propos motocykli, muszę swój znaleźć gdzieś w garażu, wiecie? Bo gdzieś tam miałem go. Tak? Zgubiłeś go? No gdzieś się zawieruszył. Kurde, może pod kurzem gdzieś leży. Przesuń kurz. Nie jest to wykluczone. Przesuń kurz w lewo i być może tam gdzieś będzie. Kurwa, zdajmy taką pokrywę z kurzu z niego. No wiecie, Wiz ma motocykl. On służy głównie do jako półka na kurz. Bardzo proszę mnie tutaj mojego motocykla nie obrażać. I jeżeli... Znaczy kiedyś tak trochę się z tego śmiałem, że nie ma motocykli z moimi przebiegami. Jak patrzę teraz na swój motocykl, gdzie robię 2000 rocznie... Jeśli, no to uważam jednak, że są motocykle, które mają małe przebiegi. Są, uwierzcie mi, mój tak, od 2-3 lat nie zrobił w ogóle kilometra. No to też, to widzicie, tak, to czasami widzicie. Bywa, no po prostu. Czasami, tak, że bywa, że motocykle mają małe przebiegi. A ty wiesz, że tu już nie ma kartingów? Ty w ogóle wiesz, gdzie ty jesteś? Bo ja to wiem, tu karty były, ja tu na pitak byłem. Ja w karty tu nie grałem, ja w ogóle się hazardem trochę, wiesz, tak brzydzę się trochę. Mhm. Mówimy małacz konkretnie, a wyrażamy się precyzyjnie. Jesteśmy w ogóle na fabrycznym Ursusie. Tu kiedyś było tak grubo wyścigowo, że ho, 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 nie uwierzylibyście. Ja tu ale jeszcze to, po części co tu zrobili jakieś ja fast foody, człowieku? Trzeba tu będzie chyba któregoś dnia zabłądzić. Mhm. Nie wiem, czy wiesz, ale tu tętniło miasto nocą. Tu się działo się. Tu się działo się, chłopie, co tu się działo się, to byś nie uwierzył, jakbym ci opowiedział. Mm-hmm. I tam się działo się, wszędzie się wybacz, działo. Nie jestem teraz zbyt rozmowny, ale staram się omijać dziury. Tak, to tutaj właśnie przez to się przestało dziać się. No ja się wcale nie dziwię, jak tu idzie urwać zawieszenie. No i tak się właśnie tam działo czasami. Ale nie no o tak, tym. No tak. No. O, ludzie. No. O, tu się dzieje. Oho! Możesz szanować ten samochód? Mogę szanować, przecież szanuj. Omijam. No. Omijam. O! Kurwa, to było, to dobre było. Ohoho. Dobra, zwalniam. No, to nie ma co. Nie, bo tu się robi level hard. To jest. Kolorowo to jest. Także w ogóle to pod tym filmem to mi też napiszcie, czy ten. Czy wy się zajmujecie jakimś druczkiem? Kto z was się bawi w druk? No, ja wiem, nawet. No, ja też wiem. Jednego to my znamy. Jednego my znamy. My znamy takiego jednego, co się bawi w druki. Tak. Dwóch nawet w sumie znamy. No, siema, no. My będziemy ponoć, że za jakieś 3 minuty. To jest dobre pytanie. Od której strony przyjedziemy? Od szkoły podstawowej. Od szkoły podstawowej jakiejś. Chyba wiesz. Tak zastrzeliłem! A nie, moment, bo kurwa to... Nie, to poważnie jest jakaś szkoła. No to jest szkoła. No od jakiej szkoły? My postaramy się być jak najbliżej tego miejsca. No, to dozo. Czy ty możesz mnie nie wprowadzać w błąd, kiedy ja prowadzę poważną rozmowę? Ale przecież to jest szkoła podstawowa. No ale to, no teraz to już się, okej. Okay. Nieważne. Zostawmy to tak. Wszyscy sportują jakoś, co? Ostatnimi czasy wszyscy się sportują strasznie. Ja też się ostatnio wysportowałem strasznie, wiesz? Tak? No. Nie chcę pytać, co żeś sportował? Kurwa, trałem na mopie człowieku w balkonie. Siadamy, szukamy gościa? Przydałoby się. Wysiądźmy, poszukajmy gościa. Poszukamy gościa. Ja myślę, że to jest dobre. What are you doing? I don't know. Don't know, don't care. 3 hours later. Także powiedz, co tam zrobiłeś z tą drukareczką. Oprócz tego, nie, dobra, no to było tak, zrobione przede wszystkim nowe chłodzenie zamontowane. Czyli nowy wentylator, nowy ten kanał. Mówię jak na filmie. No, też. Teraz zamknij sobie oczy i wyobraź sobie, że go tu nie ma, nie? I taki lektor. Tak. To z tych prostych rzeczy, no to co w sumie dało największą różnicę, bo to standardowe tam kulało. No i z większych zmian, no to całe to sterowanie, cała płyta główna poszła do wymiany, bo chcieliśmy mieć te ciche drivery, tak, żeby nie było słychać silników. Tak. No i tam one trochę lepiej gładsze ściany mogą nam pozwolić uzyskać niż te Allegro, co tam są standardowo. Bardzo dobrze. W ogóle mam zajebisty ekran startowy.
CMV. Właśnie tak, miałem tam, zastanawiałem się, czy powiedzieć, żeby, o, tam, przewiń sobie kodę, jakbyś patrzył, żeby spoilerów nie było, będziesz miał niespodziankę, ale... No nie, wyłapane przeskoczyłem, kurwa. Przeanalizowałem film, kurwa, tam, klatka po klatce. Patrzyłem, jak tam odkręcasz te śruby, czy nie porysujesz się. No, także Artur mi od Pimp My drukarka. Pimp My drukarka. O właśnie, Pimp My 3D Printer. Nie, trzeba to skrócić jakoś, bo to bez sensu, tak to nie może być. Pimp My Printer. O, dokładnie, zrobił Pimp My Printer. Się robi pomału Tongue Twister. Ale no co, będziecie mieli okazję zobaczyć, jak to wygląda, znaczy jak to wygląda, jak ona drukuje u mnie na Kodazon, tak jak wam mówiłem. A ja mogę zgasić? Możesz, patrz, możesz. Będziesz na live'ach to robił, czy jakiś odcinek kiedyś robił? Tak? Wiesz co, ja myślę, że ja zrobię jakiś odcinek, w ogóle coś tam sobie podrukuję, pobawię się i zobaczę, co mi tam zacznie wychodzić albo nie wychodzić. Prawdopodobnie na początku nie wychodzić. Całkiem prawdopodobne, że może tak być, ale z tą drukarką w porównaniu do Anety będzie łatwiej na pewno. A ona nie ma auto-levelingu? Nie ma. A ma wznowienie po... jak prąd pada? Ma wznowionko? Miała? Miała, bo teraz... Pimp My Printer! Nie wiem, na tej płycie poprzednia drukarka miała, główna, tak? Ale totalnie zapomniałem o tym i w ogóle w tym systemie to... nie bawiłem się w konfigurację tego. Pewnie można to dodać, tylko trzeba by bardziej poczytać. I nie sprawdzałem tego, czy to będzie jeszcze działać. No jak będziesz chciał, to zobaczymy. Okej, okay, to możemy wrócić. Kabelem podłączysz i będę cię kierował przez internet. Już dasz radę teraz. Nie, no jasne, to banał jest. Banał. Takie rzeczy to się, wiecie, wkłada kabelek i później kolega cię prowadzi przez internet. Za rączkę. No dobrze, no. Zobaczymy. Ja na live, myślę, że na live to kiedyś zrzucimy sobie jakieś coś, że będzie sobie szedł live, ja to się będę gadać, a druga kamerka będzie sobie siedziała na drukarce i będzie pokazywać, jak ona tam. Także takie coś sobie też zrobimy. Trzeba będzie zaprojektować w ogóle coś, kurde, z moim logotypem do ludzi do rozdawania. Wiele osób pyta... Trzeba będzie? Zawsze przy twoich komentarzach, czy sobie wydrukujesz coś do Hondy. No pewnie tak. Opony jakieś? Są mowy. Poczekaj. Filamenty takie. Chyba cię nie zmieści. Te połówki. Dam radę. Poklei się. Bo fragmentami się pytałem, później takie puzzle się zrobi. O, ten już coś wymyślił. A nie, mocowanie do kasku drukowałem. To nie, to nie. Właśnie, to mocowanie do kasku. Ja mam do motocykla dwie części drukowałem u siebie. Co drukowałeś? Zatyczki do lag, bo dokupić to... używane do tego trzeba było, nie wiem, ludzie chcieli po 50-80 zł, a tutaj wyszło mniej niż złotówkę. Wliczając jeszcze prąd. Tak. Dobra rzecz. Nie oświetlenie lampki. Może bym sobie owiewki wydrukował. Technicznie jest to wykonalne, tylko nie na tej drukarce. Chyba, żeby naprawdę takie puzzle. Złóż to sam. Takie puzelki. Znaczy, boczna słuchaj, owiewka z tysiąca części, stary! Zawsze możesz rozłożyć ją na czynniki pierwsze, wykorzystać elektronikę i steperki i po prostu zbudować większą. Tak, można. Taką 2x2. I tylko później jeszcze zaprogramować, ale kolega cię przez internet potem. To się kabelkiem i przez internet, jak? No, zrobimy. No to mu tylko wyznaczasz pole robocze, będzie chodzić. Myk. No. A myślisz, że wydrukowanie to... takiej owiewki będzie trwało... Albo i dłużej. Tydzień? Nie, no spoko, ale... Tydzień mało. Silnik się wydrukuje. Jak robiłem taką syrenę, to jedna część obudowy, coś takiego na wysokość, coś takiego, no to się drukowało, nie wiem, 28 godzin. Syreny 105? Syreny takiej do kręcenia, żeby wkurzać sąsiadów. A, to widziałem. Ile się drukowało? Że samochodzik jedna syrena. Jedna połówka, tam 28 godzin, coś takiego, druga połówka, chyba 30 coś, ale to jest naprawdę małe, bo to nie wykorzystało nawet, nie wiem, połowy, jedna trzecia wysokości może tamtej drukarki. Nawet widziałem ten odcinek. Też widziałem ten odcinek, znaczy widziałem tą, a nie sądziłem, że to się tyle... Spoko, ja wydrukuję, wiem co wydrukuję. Dla kuby drukuję kostkę Rubika, taką nieruchomą. To źle ułożony. Tak. O Jezus! No. Proszę. No ale masakra. To ułóż w 30 sekund. No, elegancko. W ogóle może pokażmy ludziom tą drukarkę.
To może być dobry pomysł. Tak. Aj, tam. Okej. To jest właśnie ta drukareczka. Tak wygląda. I ponoć, że jest zajebista. Zajebista jest? Jak za tą cenę, to na razie nie ma nic lepszego. A normalnie ile kosztuje? Chyba około 700, coś takiego. Czyli za 700 zł macie drukareczkę, która ma 23x23, tak? I na 20. Podaje 22x22 cm, ale tak jak mówiłem, ja ci to zwiększyłem, bo to faktycznie ma możliwość. A trzeba trochę odjechać. O, ma możliwość dojechać tam dalej, a ten stół faktycznie ma 235 mm, także 15 mm więcej można wyciągnąć. Mhm. Czyli 20 cm na 20 cm na 20 cm. Tutaj masz do góry chyba 250, ale zmniejszyłem do 245. Dzieli się to? 20 cm. No właśnie dlatego dziewczyny mają problem z parkowaniem, bo całe życie im się mówi, że to jest 20 cm. Tak, to poszło. No dokładnie, to jeszcze będziecie mieli okazję sobie poglądać na drugim kanale, bo tutaj tak tylko na szybko robimy przekazanie, bo jak widzicie jest miasto, no co? O, to tam macie, no co? Tam macie miasto. Standardowo. Tam? Tam jest centrum. To tam macie noco i tam samoloto. Także tam. To więcej takich ujęć wam zrobię na tym drugim kanale. A póki co pakujemy ją i lecimy. Teraz czy ci się uda to za... A wyszak wkładać? Nie ma włosa, to może być ciężej. Odwrotnie. Odwrotnie mówisz? Chłopaki gadają, pada całkiem sporo mądrych słów, nic z tego jeszcze nie rozumiem. Spokojnie, dwa głową. Tygodnie, no do trzech i... Lat. Od dwóch do trzech lat. Tak. I ogarnę. I będziesz wiedział, o co chodzi. Zaraz się pobawimy. Nice, dobrze będzie, nic się jej nie stanie. Dobra, to, a my rozliczymy się później, nie? Dobra, to wskakuj. Już? Nie, no nic, nie jeszcze się. No, wskakuj, skakuj. No jak? No, śmiało. Tak. Tak. No dobrze, to tak. Kodziak. Kurwa, które drzwi? Możesz zamknąć te drzwi? Czy ty masz problem z domykaniem? Nie, ja zawsze do końca. Nie! Kurwa! Drukarkę masz! Zabezpieczyłem. Chyba jadę pod prąd. Z tym pod prąd to wiesz, ja się zaraziłem ostatnio od siebie z tym pod prąd, chłopie. Pamiętaj, że jedziesz z drukarką, nie? Nie swoją. Nie swoją. To tym bardziej, bo nie moją. O Jezu! Ała. Kurwa. Mać, nie. Ja ci podziękuję po tym odcinku, naprawdę. Myślę ci pismo dziękczynne. Dobrze. Będzie opiewać na ten, na taki rachunek będzie przypięty, na części wymienne. Także dziękuję ci, Arturze, że tak świetnie poskładałeś tą drukarkę, bo to właśnie chyba tu lak trafia. Tak, tak. No, także... Ja mam nadzieję, że ci będzie dobrze służyć. No, ja mam nadzieję, że w ogóle się uruchomi, jak dojedziemy na miejsce. Że ona w ogóle... dotrze w jednym kawałku. Tak, też ale mam. Już jest w trzech. No, także bądźmy dobrej myśli, żeby nie wyszło, że wykonałeś kawał dobrej, nikomu niepotrzebnej roboty. Bo... Czy możesz naprawdę, kurwa? Musiałem przejechać tą... Tak, musiałem ustąpić, ja rozumiem, tak. To było strasznie także, ryzykowne skrzyżowanie. Tu może być, czy tam dalej? Dzieci wygodniej stanąć. Proszę. Dobra, na razie dzięki wielkie. Darka. Cześć.
A teraz słuchajcie, błądzimy sobie. Miasto nocą. Miasto nocą szuka wyjścia. Tak. I musimy dojechać do jakiejś sensownej drogi. Widzę sensowną drogę. Pojedźmy w prawo. W lewo. W lewo? W lewo. A jak ja bym chciał w prawo, to co? Nie, w lewo. Nie dobrze. Bardzo, bardzo złe fluidy. Powolutku! Powolutku! Kurwa mać! Powolutku pojedziemy! Do chuja ciężkiego, noc, kurwa! Co za człowiek! Jakbyście chcieli kiedyś coś przewozić z Wizem, delikatnego, szkło, cokolwiek, nie? To nie. Bo to się może źle skończyć. Ale wychodzi na to, że my, niech spojrzę, będziemy jechać w prawo. Tu. 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 Tu, tu. Tu. Tam. O, widzisz, jak chcesz to pod... W lewo, w prawo. Prawo, prawo. No to w końcu tam, tam, mnie. Tam, tam, tam. Dobra, dobra, dobra. Więcej policjantów ja się nie da tutaj postawić. Ja wiem, co trzeba zrobić. Wizardowi trzeba tak właśnie mówić, to on wtedy rusza delikatnie. Bo jak mu powiesz, że za 300 metrów w prawo, to się pytać na ręcznym. Ale tak nie jest, on mi odczernia, ja jeżdżę bardzo przepisowo. I ekonomicznie. I ekonomicznie. A ekonomicznie zwłaszcza. Zwłaszcza. Zwłaszcza ekonomicznie. O, może tak. Ja proszę ja ciebie, ja nigdy nie zapłaciłem mandatu. Nigdy. 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 Zawsze czekasz się przede mną. O nie, kurde, mógłbym się zakochać. Nie jest ten sposób. Ja nigdy nie zapłaciłem mandatu, a to znaczy, że jeżdżę. A fotopstryczek? Fotopstryczek? Nic? Nic. Wizardowi zawsze udaje się uciec. Ja nie mówię, że nie byłem zatrzymywany, ale to po prostu rutynowa kontrola. Zawsze. Zawsze. Dobra, słuchajcie, tu z tego robi się już naprawdę patola za kierownicą. Patola, straszna. Także ja myślę, że czas zakończyć ten odcinek, bo tak nie może być. Nie może tak być. Zresztą i tak to będzie długi odcinek, jak nas sam pojechaliśmy po drukarkę, to trwa już chyba wystarczająco długo. Chyba proste, nie? Tak, prosto. Tam później sobie wyjedziemy na trasę. Tak też mi się wydaje. Także co, no podsumowując, już niebawem na drugim kanale na CodaZone będziecie mieli okazję oglądać efekty tychże, jakże moich początków przygody z 3D. Wydaje mi się, że pierwszy odcinek to będzie, jak mi nie wyszło. I zobaczcie, jak popłynął druk. Za jakieś od 2 do 3 lat będzie. Zobaczcie, jak udało mi się wydrukować ładną kostkę, a później może wejdziemy w coś bardziej skomplikowanego. Ładną kostkę kalibracyjną po 3 latach? Dokładnie. Już wtedy wszystko się będzie materializować po prostu, nie drukować, tylko materializować, a ja to prawdopodobnie wówczas dojdę do takiego momentu, kiedy będę mógł wydrukować Cube'a. Cube. A właśnie, tego Cube'a trzeba będzie rzucić, zobaczyć, czy to działa. Kurde, no mógłbym się zakochać. Mógłbym, wiesz? Ale nie o tym. Także co, no standardowo w tym odcinku to by na tyle, także jeżeli wam się podobało, to zostawcie łapkę, zostawcie komentarz, jeżeli bawicie się w druk, napiszcie, co macie, czym się bawicie i co tam sobie drukujecie na tym ciekawego. Jeżeli macie jakieś ciekawe rzeczy, które można sobie wydrukować, też wrzucajcie w opisie. I co? Odsyłamy was na nasze Instagramy, Facebooki. Tam znajdziecie zdecydowanie więcej aktywności na stronę Wizard On Board, na stronę Motoblog i generalnie zdecydowanie bardziej i częściej jednak Instagramu tam jest więcej. No i co? Standardowo widzimy się i słyszeli przy okazji kolejnej okazji. Na raska. Ja chyba w lewo, nie? Bo ja nie wiem. Na trasę. W lewo. No ty to może byś się tak pożegnał. Kultura wymaga, żeby się pożegnać. To... Jeżeli się podobało, łapka w górę, subskrybujcie, komentujcie. Zapraszam was również na stronę internetową wizard.pl i motoblog.pl. A tymczasem żegnam się z wami. Na razie, do następnego. Bardzo ładnie. No po prostu bardzo ładnie. Właśnie w takich momentach odcinek nabiera sens. Ale te światła to mógłbyś w końcu, choć jeden, jedyny raz. Ale za zobacz, każdym ale, razem. Ale zobacz, rozejrzyj się. Jest pięknie. No. Jest. O, jasne, teraz. Pozdrawiamy Kesza, jest.
21:51. Nie jedliśmy nic od 6 godzin. Ja pierdzielę, pali mu się światło z drukarką, jak się jedzie, to się startuje delikatnie. Ponoć, że chyba. To co, może jednak już koniec, nie? Tak? A, bo to my jeszcze coś tego. A, no to... To będzie najmądrzejsze zakończenie ever. Po napisach tak się zrobi, takie napisy będą szły te subtitles i tak. Gucio widać. Tak, teraz będzie lepiej. Teraz będzie lepiej. Przepraszamy, że to jest tak ciemno, ale to wiecie, miasto nocą. Miasto nocą musi być ciemno. No co? Tak. No co? Pamiętaj, czy ja palę na okrągło. Topa. Bajo.